To jest dobry przykład, właśnie tu historia opisana przeze mnie Andrzejskiego, że władza komunistyczna, prawda, jej ramię, czyli SB, starała się również, można powiedzieć, prawda, kręcić dziełami, nie tylko na pisarza, prawda, na złamanie go i tak dalej, ale dzieła ją interesowały. Andrzejewski, prawda, który w ogóle był człowiekiem dość nieostrożnym, bo w PRL-u nawet nie należało mówić, co się pisze. Lepiej było, prawda, naprawdę o tym nie chlapać jęzorem i trzymać język za zębami, ale tego nie potrafił. I wszyscy wiedzieli, że pisze, prawda, opus magnum, drukował fragmenty, rzeczywiście bardzo krytyczne. Miazga miała być jego, prawda, ważną książką pokazującą w ogóle właściwie tą komunizm i tak dalej, krytyczną wobec Związku Sowieckiego. I rozgłaszał to niepotrzebnie, prawda, i władza chciała bardzo utrudnić to i zrobiła to. Zniszczyła Miazgę, to jest dobry przykład. Zniszczyła Miazgę Jędrzejskiego, w jaki sposób, prawda? Miała tych swoich, prawda, speców. Wiedziała, prawda, że jest homoseksualistą, prawda, że jest człowiekiem bardzo, jak żył, prawda? Miała, otoczyła go tajnymi współpracownikami i, prawda, Jerzy Andrzejski był człowiekiem, który lubił dobre życie, nie była ascetą, prawda? Dobrze jeść, dobrze mieszkać, bawić się w Bristolu. A kiedy przeszedł do opozycji później, to się wszystko skończyło. To wszystko się skończyło, prawda? To miał żonę, miał dzieci, prawda? Miał chłopców, prawda? Miał dwór. Za co miał, prawda, tak życie? Zwerbowała jego zięcia i, prawda, on, a Jerzy Andrzejewski jako był homoseksualistą, oczywiście to była jego prywatna sprawa, ale władza była na tyle cyniczna, wykorzystała to. To znaczy podsunęła mu, prawda, młodego chłopaka. On lubił młodych chłopców, był czuły na ich opinie, był człowiekiem bardzo wpływowym i ten mu, prawda, był agentem wpływu też. To znaczy mówił mu, że nie warto wydawać na Zachodzie, tak? Tam wydają sami, prawda, rozrabiacy. Będzie miał kłopoty, ma już swoje lata, tak? Sączył, prawda, urabiał. I, prawda, Andrzejewski łamał się, prawda, a poza tym wtedy, prawda, władza przygotowała mu, to były całe operacje, była operacja Miazga. Władza przygotowała mu, można powiedzieć, że na Zachodzie, on chciał wydać u Giedroycia, Giedroyć słabo płacił. Jerzy Andrzejewski, prawda, raz już u niego wydał, potem już za przeproszeniem nie miał specjalnej ochoty, prawda, i władza go przekupiła. Przekupiła go, co również robiła. I to jeszcze jak, prawda? Wtedy PIF przygotował specjalną ofertę. Znaczy on dostał olbrzymią zaliczkę, w ogóle właśnie od razu jakby całość pieniędzy, bo zawsze te pieniądze są dzielone, prawda? Zaliczka po złożeniu, po wydaniu tam raty i tak dalej. Dostał duże pieniądze. Mało tego, PIF mu się zobowiązał wydać jego wszystkie dzieła, i zresztą dotrzymał słów, nawet gdyby nie wyszła Miazga, bo oni wiedzieli, że nie wydadzą, prawda? Tak grali, bo tak i Popiół i Diamant w 100 tysiącach, prawda? Także to był duży, no niestety temu się nie mógł Andrzejewski oprzeć, prawda? Mało tego, dostał felieton w literaturze. To wszystko były gry, prawda? Pamiętają Państwo to? Mężczyzna, że on straszny miał te felietony, bo to już była jego taka, no niestety, ale krótko mówiąc, ostatnie lata. Pamiętają może Państwo felietony Andrzejewskiego w literaturze? No zaśmiewaliśmy się z nich, prawda? Rano w koszu, prawda? Rano wieczorem na plaży. To już o niczym, ale jednak, prawda, był, miał felieton ze zdjęciem, dobrze płatny. To też było, prawda? Zatrudniono córkę, zatrudniono zięcia w literaturze, przy okazji zatrudniono całą rodzinę. No, prawda, Andrzejewski już był zmęczony, nie był młody. Zgodził się na to, prawda? I w końcu Miazgi nie oddał na Zachodzie, tym jednak zachodnim wydawnictwom przecież. Dopiero po latach u nas ona wyszła w podziemiu, małym drukiem, tak? W ogóle nieczytelnym. Ja dostałam taki egzemplarz, pamiętam. Później, mało tego, to już były lata 80. Solidarność, gdyby wyszła ona w latach 70. Książka ma też swój czas. Niestety, jak wychodzi już, to już było, przepraszam, jak to się mówi, po obiedzie, tak? Jak to mówi, musztarda po obiedzie. Inne problemy, o wiele bardziej ostra, odważna literatura. Już nikt, prawda, się pogodził na wiele, prawda, cięć. Po prostu łamali człowieka przez młodego chłopaka i tudzież, prawda, przekupstwa. Także władza wpływała również na dzieła. Starała się przynajmniej.
zatrzymywać, kraść, czy na przykład lubiła też rewizję, prawda? Podczas rewizji pewne rzeczy konfiskować, aby nie dopuścić, prawda? Różnymi metodami. Konfiskować, dlaczego było nie mówić, dziennik był szczególnie niebezpieczny. Dlaczego władza polowała na dzienniki? Była taka słynna sprawa Jerzego Kornackiego. To był taki średni pisarz, ale też bardzo niemądry. Dużo gadał. To niestety nie można było gadać, bo prawda, zawsze jednak, dlaczego wpadł Osip Mandelsztam, prawda? Ten wiersz o Stalinie. Bo zawsze był gdzieś jakiś agent doniósł, prawda? I doniesiono, prawda, że on pisze dzienniki. SB nie była dosyć leniwa, ale trochę była, prawda? Po co ona ma tam dużo, prawda, pracować, kiedy dziennik to dla niej było co? Kopalnia, tak? Kto, co, gdzie, kto z kim. A on jeszcze właśnie opisywał te różne rzeczy osobiste, intymne i tak dalej. No i prawda, zabrała mu dzienniki, opisywał, to było dzieło jego życia, prawda? Skonfiskowała dzienniki. Potem była ta, prawda, historia, że mówiono, że mu nie zniszczono. No, proszę Państwa, bzdura, prawda? SB nie niszczyła takich rzeczy. To dla niej był gotowiec, prawda? Kopalnia wiedzy. Dlatego też zainteresowała się dziennikami Zawiejskiego, prawda? I podsunęła mu agenta, bo już Zawiejski również był, prawda, homoseksualistą w kręgach kościelnych, co ją szczególnie interesowało, bo chciała mieć haki, prawda? Podesłała mu też człowieka. Także no niestety, prawda, ta służba tak działała i rzeczywiście te dzienniki zdobyła, bo już Andrzejewski, prawda, no cóż, uległ, prawda, młodemu, przystojnemu gejowi i, prawda, obdarzył go zaufaniem, zrobił go swoim sekretarzem i on mu przepisywał dzienniki, prawda, niewątpliwie konsultował je albo pokazywał SB, prawda, i później, prawda, po śmierci Zawiejskiego on te dzienniki podawał do druku i tak dalej, także przygotowywał je tajny współpracownik. To była ta ingerencja w literaturę, co jest szczególnie bolesne, w dzieło. Nie tylko już, prawda, w pisarza, w jego życie, w jego siły.